10 najbardziej ryzykownych rekordów świata. Top 10 wszystkiego ma już milion subów, ja pieprzę. 10. 7 dni spędzonych pod wodą. David Blaine to amerykański iluzjonista i kaskader, który w 2006 roku podjął się pobicia rekordów ilości spędzonego czasu pod wodą. Wszyscy odradzali mu tego wyczynu, jednak mężczyzna podjął się wyzwania. 33-latek opuścił się do 2,5-metrowej akrylowej kuli wypełnionej wodą w Lincoln Center for the Performing Arts w Nowym Jorku. Jak on srał? Blaine wszedł do bańki w spodniach. Tu ma rurkę, widzisz? W gumowych butach i specjalnej masce do nurkowania. Lekarze stwierdzili, że już drugiego dnia pojawiły się u niego dowody na niewydolność wątroby. 33-letni iluzjonista cierpiał również na łuszczenie się skóry, ostre bóle stawów i silny ból ucha. Nawet wezwano do konsultacji NASA, ponieważ bańka wodna Blaine'a była podobna do symulatora nieważkości stosowanego przez astronautów. Magik przed podjęciem palce się stracił. Trenował przez pół roku pod okiem żołnierzy z amerykańskich jednostek specjalnych. Ja pieprzę. 9. Tysiące pszczół na twarzy. Bee birding jest to praktyka polegająca na trzymaniu na ciele nawet kilku tysięcy pszczół. Pszczoły przyciągane są do śmiałka za pomocą umieszczenia na jego ciele królowej. Siała fizowatym. W historii znane jest kilka wyczynów różnych RLC śmiałków będzie. Z całego świata, ale którzy no nie podejmują dziś. Się bicia rekordów właśnie w beebirdingu. To stare, warto tutaj bobra. Wspomnieć o dwóch przypadkach. Pierwszy miał miejsce w 2018 co to jest za roku, gówno? Kiedy 21-letni student spędził 53 minuty i 34 sekundy z głową całkowicie pokrytą pszczołami. Chłopak podjął się tego wyzwania, ponieważ od dzieciństwa miał z pszczołami styczność. Jego ojciec jest pszczelarzem i to on zaraził go miłością do tych zwierząt. Całe wydarzenie miało miejsce w Indiach, podobnie zresztą jak drugi przypadek. Jednak tym razem podobnego wyczynu w 2020 roku dokonał dokładnie ten sam mężczyzna, bijąc przy tym rekord Guinnessa. Poszedł krok dalej i spędził ze zwierzętami na twarzy zdumiewające 4 godziny i 10 minut. Od samego początku. A jak on je potem zgania z mordy? Zjada je? Tak je wciąga. I tak się tak do mordy wszystko. No jak inaczej, wyobraź sobie. W początku przywiązałem się do pszczół miodnych. Jeszcze zanim dowiedziałem się, że urządlenie tych zwierząt boli i jest niebezpieczne, nawiązałem z nimi specjalną więź. Powiedział w wywiadzie. Z ćmami? Nie da rady. Warto wspomnieć o utrzymaniu najcięższego roju pszczół na ciele. Rój ważył 63,7 kg. Ale zbroja. Ty, jak on by urodził się w średniowieczu, to byłby prawdziwym magiem. Chłopie, on byłby czarodziejem jak z RPG gier. Wyobrażasz sobie? Ty jest popieprzone. Cięższego roju pszczół na ciele. Rój ważył 63,7 kg. 8. 382 dni bez jedzenia. Począwszy no nie od widać. Czerwca 1965 roku, szkocki mężczyzna Angus Berbieri pościł przez 382 dni. Żył na herbacie, kawie, wodzie sodowej i witaminach. Mieszkał w herbata nie ma kalorii? Szkocji i często odwiedzał szpital. A nie no, w sumie nie. Chyba, że on złodzisz. Oceny medycznej. Schudł 125 kg i ustanowił rekord w długości postu. Kiedy pierwszy raz zgłosił się do szpitala w szkockim mieście Dundee, miał 27 lat, ważył 207 kg i miał już serdecznie dosyć swojej nadwagi. Według współczesnych źródeł... No kurde, reklama! Młody Szkot oświadczył lekarzom, że za... A żeby wydobyć magię lampek choinkowych, tym tło można sobie światło lekko przyciemnić. Przyciemniam. Zamierza rozpocząć długą głodówkę, więc jeśli mają ochotę, mogą w tym czasie monitorować jego stan zdrowia. Lekarze przystali na propozycję. No ciekawe. Tak rozpoczął się jeden z najgłośniejszych udokumentowanych procesów odchudzania w historii. Czy da się pszczołami sterować? W wydaniu księgi Guinnessa z 1971 roku. Tak się zmienił. 382-dniowy post został uznany za najdłuższy odnotowany. Jak to możliwe, że chłop mógł nie jeść ponad rok? Nie jeść. Jak to jest możliwe? To jest jakiś chyba fake, co? Czym on srał? No nie mogę. W każdym rekordzie jakieś pytanie o to, jak srają. Ty, jak on srał z pszczołami na głowie? Ty, jak on srał w tej bańce? Ty, jak on srał, jak nie jadł?
się. Według urzędników Guinnessa od 2016 roku Barbieri zachowuje rekord najdłuższego postu bez stałego jedzenia. Guinness nie... Aha, bo on miał te kroplówki, tak? Czyli trochę oszust, co? Trochę oszust. No, ale zawsze. Nie popiera już oficjalnie rywalizacji dotyczących postu z obawy przed zachęceniem do niebezpiecznych zachowań. Co ciekawe, w trakcie głodówki Angus czuł się ponoć świetnie. Nie przebywał zresztą na stałe w szpitalu. Normalnie pracował i spędzał czas jak dotychczas. Z tą jedną różnicą, że regularnie stawiał się w placówce medycznej na niezbędne kontrole. 7. Pływanie pod lodem. Czterokrotny duński mistrz świata freediving'u Stig Severinsen ogłosił w 2013 roku, że osiągnął nowy rekord Guinnessa, przepływając 76 metrów pod wodą, bez płetw, a nawet piarki. Za co wypadam? $500. Grubości lodu na jednym oddechu powietrza. Niezadowoliwszy się ustanowionym wcześniej rekordem świata w kategorii pływanie z najdłuższym wstrzymaniem oddechu pod lodem z płetwami i kombinezonem do nurkowania, freediver poszedł o krok dalej, rozebrał się do zaledwie pary kąpielówek i ustanowił nowy punkt odniesienia. Najdłuższa kąpiel pod lodem ze wstrzymanym oddechem. Obie rekordowe próby miały miejsce w kwietniu 2013 roku na jeziorze we wschodniej Grenlandii przy temperaturze zaledwie 1 stopnia. Jak on strał pod lodem. Pierwszy wynik wyniósł 152 metry i 40 centymetrów, natomiast drugi dokładnie 76 metrów i 20 centymetrów. Przemawiając po potwierdzeniu swoich rekordów, Stig powiedział: przekraczanie granic posuwa nas do przodu. Jeśli nigdy nie odważymy się wyjść z naszej strefy komfortu, ludzkość nie wzrośnie. 6. Waga 2 kg w wieku 17 lat. Lucia Zarate, Meksykanka, odnotowana w księgach Guinnessa jako najlżejsza osoba dorosła, u której dokonano pomiaru wagi ciała. W wieku 17 lat ważyła 2100 gram. Kobieta urodziła się w 1864 roku. W książce z 1870... Ale to jest straszne, ona wygląda jak zabawka, to jest straszne. I wypieprzaj. 6 roku opublikowanej przez Oxford University omówiono wizytę u Zarate złożoną przez kilku lekarzy, którzy nie mogli z pewnością zweryfikować, czy ma 12 lat, ale dzięki jej rozwojowi dentystycznemu mogli ustalić, że ma co najmniej 6 lat. Cierpiała na rzadką chorobę określaną w terminologii medycznej jako MOPD2, osteodysplastyczną karłowatość pierwotną Majewskiego typu drugiego. Była też Co? W dupę to była nazwa choroby? MOPD2, osteodysplastyczną karłowatość pierwotną Majewskiego typu drugiego. Ja pierdzielę, jaka nazwa choroby, co? Czemu taka długa nazwa choroby, ty? Że ma co najmniej 6 lat. Cierpiała na żadną... Dziękuję, Felezaur, witam. Witam. ...matką chorobę określaną w terminologii medycznej jako MOPD2, osteodysplastyczną karłowatość pierwotną Majewskiego typu drugiego. Była też pierwszym udokumentowanym przypadkiem tego schorzenia. Wzrost nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Józef Anon wpłacił 5 zł. Dziękuję, Józef. Mordo, poprawiłbyś mi jakoś humor? Bo mam wykurwiście chujowy dzień dzisiaj. PLZ po grze odpaliłeś dzisiaj. No co, no mogę posiedzieć z tobą. Ja na streamie, ty na kompie i tak sobie może polepszysz. Więcej sztuczek nie znam. Ty na krześle? Dobra. Dziękuję za 5 zł. Dobra, dalej. Które osiągnęła w pierwszym roku życia, nie uległo... Nie śmiej się, ty brutalu, straszna choroba, a ty bekę ciśniesz... Słuchaj. Ja się nie śmieję z niej. Tylko mnie... Po prostu... To jest śmiech przez łzy. To mnie przeraża, co się dzieje. Że takie rzeczy istnieją. No bo wyobraź sobie, co się musiało zdarzyć. Jakie rzeczy musiały się zdarzyć, że ktoś urodził się właśnie taki. Rozumiesz, że to jest po prostu niesamowite i pewnie rzadkie. I to jest aż dziwne. I przez co się śmiejesz przez łzy, rozumiesz?
uległy większym zmianom przez całe jej życie. Lucia miała 51 cm wzrostu, a obwód jej łydki nie przekraczał 10 cm. Jednak kobieta cieszyła się dobrym zdrowiem. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. X podkreślenie Giertak podkreślenie zielony wpłacił 5 zł. Siema, dziękuję bardzo. Ty zrasz w tym pokoju. Nie no, ja nie biję rekordu, to mogę. Znaczy, gorzej na przedłużanym. Oprócz ojczystego języka hiszpańskiego posługiwała się także w niewielkim stopniu angielskim. W 1881 roku udała się w podróż do Wielkiej Brytanii, gdzie została przyjęta na audiencję przez królową Wiktorię. Urządzone w domu rodzinnym Lucji w Campo Ala muzeum eksponuje rzeczy osobiste i pamiątki z jej występów. 5. 10 tygodni pod wodą. Fabien Cousteau, wnuk słynnego francuskiego oceanografa Jacques'a Cousteau, wyłonił się z turkusowych wód u wybrzeży Florida Keys w roku 2014 po rekordowym 31-dniowym pobycie pod wodą z zespołem naukowców i twórców filmów dokumentalnych. Głównym celem tej ekspedycji było dotarcie do jak największej liczby ludzi na całym świecie, aby zainspirować przyszłe pokolenia do troszczenia się o oceany, do ich pielęgnowania i do bycia ciekawym w sposób, który istniał w czasach mojego dziadka, powiedział Cousteau na konferencji prasowej po wynurzeniu. Naukowcy przebywali pod wodą w specjalnym centrum badawczym, które no to jakby na chacie siedział. Opuszczenie go kilka razy dziennie, w tym nawet w środku nocy w celu zbierania próbek z pobliskich raf koralowych. To co to takiego? I obserwowania życia morskiego w innych. Jak pewnie jacyś Japończycy w łodziach podwodnych z II wojny światowej, to pewnie przesiedzieli jeszcze 5 lat po skończeniu wojny pod tą wodą. To jest żaden rekord! To jest fake, a nie rekord! Następny oszust! Niemożliwych dotąd okolicznościach. Jednak jest to drugi najlepszy wynik w historii... O, Japończycy pierwsi! Biolodzy Bruce Centrell i Jessica Fain spędzili prawie 10 tygodni również w 2014 roku... Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić! Green Red 18 wpłacił 5 zł. 48-letni Belg Jim Defrenne próbował ustanowić rekord świata i siedzieć na muszli klozetowej przez 165 godzin. Chat pyta, a jak on strał? No ale on miał tylko siedzieć. Jakby sranie go dyskwalifikowało przecież, no bo już robił coś poza siedzeniem. Czyli oszust. Jules Andersen Lodge, który określa się jako jedyny podmorski hotel na ziemi i znajduje się tuż przy wybrzeżu Key Largo na Florydzie w USA. Biolodzy prowadzili serię cotygodniowych filmów edukacyjnych. Wszystkie dostępne są w internecie na temat ich życia pod wodą, które nazwali Classroom Under the Sea. 4. Brak snu przez 11 dni. A, to ten słynny. Randy Gardner z San Diego. Ja na przedłużanym to pobiję. 11 dni i 24 minuty bez snu. Na dodatek mikro dalej, sorry. Bez zażywania środków pobudzających. O kurde, to nie da rady. Ja jarbę walę. Pokręcony rok. Dzięki przyjacielu. Teraz nie do 30% rabatu na wszystkie lampki choinkowe. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Eksperyment miał miejsce w 1965 roku, a Gardner miał wówczas tylko 17 lat. Wyczyn chłopca, który upamiętniony został w księdze rekordów Guinnessa. No właśnie, ty, on by zasnął na klopie. Poświęconemu znaczeniu. Dobre pytanie, widzowie. Oczywiście tak długa deprawacja snu wiązała się z różnymi nieprzyjemnościami. Po 4 dobach Gardner uznał, że jest Polem Low, słynnym wówczas amerykańskim futbolistą. Zaburzenie snu prezentowało się w sposób niezwykle plastyczny dla otoczenia, bo chłopiec rozmawiał z wyimaginowanymi postaciami, a nawet pomylił znak drogowy ze znaną sobie osobą. Eksperyment prowadzony był w latach 60. ubiegłego wieku, kiedy Norweski rekordzista Jørgen Johansen bił rekord w największym klocu wysranym do kibla. Pytanie, jak on tam srał? Dziękuję bardzo za 100 bitców. Techniczne standardy były dużo mniej restrykcyjne niż teraz. W dzisiejszych czasach na taki eksperyment nikt by prawdopodobnie nie pozwolił. Deprawacja snu jest niebezpieczna, więc bicie rekordów celowego pozbawiania się snu nie powinno być codziennością.
Po 11 dniach bez snu Gardner przespał zaledwie kilkanaście godzin i po przebudzeniu sprawiał wrażenie osoby w pełni świadomej i kontaktowej. W ciągu kolejnych kilku dni chłopak powrócił do normalnego trybu spania i nie narzekał na jakiekolwiek problemy związane z cyklem dobowym. A, to easy. 3. To ja se pobiję ten rekord. Najgłębsze nurkowanie. 26 marca 2014 po rocznym treningu Will Goodman, instruktor nurkowania technicznego i rekordzista Guinnessa w najdłuższym nurkowaniu 48 godzin i 8 minut, zszedł na potwierdzoną głębokość 290 metrów, używając standardowego sprzętu do nurkowania. Mieszkając i pracując na rajskiej wyspie, mężczyzna gromadził tysiące godzin pod wodą, głównie podczas nurkowania technicznego, które wymaga dodatkowych procedur i sprzętu. Po pobiciu rekordu po założonym czasie rekordzista wypłynął na powierzchnię, nie wykazując żadnych oznak... Ty, ale tak szczerze, on by się nie mógł wystrać tak głęboko, bo jest tak ciśnienie duże, żeby się nie wystrał. Wiecie o tym? Ciekawostka naukowa, prawie jak na Discovery. A jest 23 i na Twitchu pajacerka, a jednocześnie z czegoś uczysz. Czy kumasz? Niezłe, nie? Choroby dekompresyjnej i był w świetnym nastroju. Szacuje się nawet, że dokładna głębokość, jaką osiągnął, wynosiła nie 290, a ponad 300 metrów. Jednak w pewnym momencie sprzęt odmówił posłuszeństwa i wynik został delikatnie przekłamany. Chociaż wynik nie jest uznawany za oficjalny rekord świata Guinnessa z tego powodu, że nie ma takiej kategorii, Will został zasypany życzeniami i gratulacjami od profesjonalistów z globalnej społeczności nurkowej. O samym biciu rekordu Will powiedział: to było najtrudniejsze i najbardziej wymagające środowisko. Kurde, ile tych reklam tu jest! What are you doing? W jakim kiedykolwiek byłem. 2. 2,5 godziny w lodzie. Walczę z bólem, wizualizując i czerpiąc z pozytywnych emocji, dzięki czemu mogę stłumić to w sobie, powiedział Kober dziennikarzom we wrześniu 2020 roku, gdy tu zebrał się w mieście Melk w Austrii, aby obejrzeć jego wyczyn. Josef Koberl pobił swój własny rekord z 2019 roku o 30 minut. Podobno wypełnienie kontenerów, w którym mężczyzna spędził 150 minut, wymagało ponad 200 kg lodu. Wszedł do środka w samych kąpielówkach, obserwowany przez rzeszę fanów. Koberl planuje jeszcze raz pobić swój rekord w przyszłym roku w Los Angeles. Jego zespół twierdzi, że obecny rekord jest jednocześnie aktualnym rekordem świata, jeśli chodzi o najdłuższe wystawienie ciała na działanie lodu. Mężczyzna zanurzony w lodzie spędził dokładnie 2 godziny 30 minut i 57 sekund. 1. Spacer po linie kolejki linowej. Freddy Nock, szwajcarski wspinacz, kaskader i sportowiec ekstremalny, w 2011 roku zapewnił sobie miejsce w księdze rekordów Guinnessa, wchodząc na najwyższą górę Niemiec, Zugspitze, o wysokości niemal 3000 metrów. Zrobił to po przewodzie kolejki linowej i to bez jakiegokolwiek zabezpieczenia i bez tyczki balansowej. Wszelki dochód z happeningu Nock przekazał... Jak on niby to zrobił? UNESCO. Mężczyzna przeszedł po linie nośnej kolejki Gletscherbahn prawie kilometr, pokonując przy tym 348 metrów różnicy wysokości. Lina, po której szedł, była wykonana ze stali i miała zaledwie 5 cm średnicy. Spacer zajął śmiałkowi ponad 8 godzin. Sam 8 godzin po linie szedł? Nie, no chłopie! Pochodzi z rodziny cyrkowej. Pierwsze doświadczenia na linie miał w wieku 4 lat, a w wieku 11 lat już zaczął się po linie swobodnie poruszać. Od późnych lat 90. Nock ustanawiał różne rekordy Zaraz, świata. Znowu reklama. Swój pierwszy wpis do... Dobra, bo to jednak koniec filmu. Nie oglądamy ostatniej reklamy. Wypieprzamy stąd. Blank Beats Production. Huzaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę!